Kochani, dzisiaj kolejny chlebek, chlebek wiejski robiony na wsi. Poszukujemy swojego chleba. Ostatnio robiliśmy chleb pszenno-orkiszowy. Dzisiaj robimy zwykły chleb pszenny, tak zwany chleb wiejski. I zaczynamy. Od przesiania oczywiście mąki. Pomóc ci? No możesz trzymać to albo... Teraz 4 gramy drożdży. To są drożdże suche, więc one nie potrzebują czasu na to, żeby zacząć pracować. I 0,5 litra wody. 400 ml 400 dokładnie. Ml. Ciepłej wody. Drożdże lubią ciepłą wodę. Dokładnie, tak? Trzeba to teraz wymieszać. Tak, teraz trzeba dokładnie wymieszać. Za chwileczkę dodamy soli. I sól. 7 gramów. No i teraz cierpliwie trzeba to wymieszać do konsystencji ciasta. Podasz mi ściereczkę pod miskę, bo się suwa po tym stole. Proszę. O właśnie, od razu lepiej. Ten chlebek wymaga trochę więcej czasu, ponieważ dłużej wyrasta i w tej chwili pozostawimy ciasto na godzinę. Do wyrośnięcia. Do wyrośnięcia pod przykryciem. To chyba może trzeba będzie zrobić na dwa razy folię. Zobaczymy, czy starczy. Nie, czyli na dwa razy. I mamy godzinę wolnego. A tymczasem ocieka już serek. Kolejny serek biały, pyszny. Możliwe, że już ociekł. Dobrze, po godzinie ciasto dość ładnie wyrosło. Teraz trzeba je przemieszać i pozostawimy na kolejną godzinę. Do przemieszania potrzebujemy wody, żeby ciasto nie kleiło się zbyt mocno do rąk. Milutkie jest w dotyku? Bardzo milutkie. I pozostawiamy na kolejną godzinę przykryte folią. Dobrze, przez to przechodzimy do następnego etapu, czyli formowanie już chlebka. Najpierw na tak zwaną stolnicę. Tak, ze stolnicą to chyba niewiele ma wspólnego, ale na coś, co zastępuje stolnicę, przekładamy pięknie wyrośnięte ciasto. Zobaczcie.
Może tej wody, czy już teraz nie? Nie, już teraz nie trzeba. Nie trzeba wody do rąk. Ale się trzyma miski. No, ale bardzo ładnie wyrosło. Tak. Teraz jeszcze odsypiemy mąką. I trzeba je tak rozłożyć. Tak. Mąki. I teraz go formujemy. Ja nie piekłam takiego chleba jeszcze z formowaniem. No, ja też nie piekłam. Mocno się klei. Może podsypać ci tam pod ten? Czy nie? Nie trzeba. Pod chleb. To już taki bocheneczek, tak? Tak. Formujesz. Dobrze, i teraz przełożymy już do foremki docelowej. Do naczynia tego żaroodpornego. Tak. To naczynie też chyba jeszcze mąką miało być wysypane. Tak. Proste. Może wiesz co, może z tą stolnicą tak go skulnąć. No spróbujemy. Jak się robi pierwszy raz, to niespodzianki mogą być. Tak. I hopla. I odkładamy na jeszcze 15 minut przykryty ściereczką. Ściereczka jest koło czajnika. I jeszcze cierpliwie 15 minut czekamy. I po kolejnych 15 minutach wygląda to tak. Zrobimy takie nacięcia, żeby ładnie popękał. Nie takie proste to jest. O. Tak. Dobrze. I do piekarnika na 220 stopni na 25 minut. Ale potem jeszcze dalej będzie, tak? Tak. Start. No i kochani, tak wygląda chlebek po 25 minutach. W tej chwili zmniejszamy temperaturę na stopni 200. I pieczemy kolejne 15 minut. No i 15 minut minęło. Wyłączamy piekarnik. I wyciągamy chlebek. O, wygląda pięknie. Chlebek upieczony, bardzo ładnie popękał. Przyznam wam się szczerze, że to chyba będzie moje zadanie i moje hobby nowe, czyli pieczenie różnych chlebów. 20 ponad lat praktycznie prawie nie jadłem chleba, a teraz stał się moim przysmakiem. Wygląda pięknie. Jak wystygnie,
lekko przestygnie, to zrobimy degustację, bo bardzo jesteśmy ciekawi, jak smakuje prawdziwy wiejski chleb pieczony na wsi. O! O! Oczywiście najlepsze kawałki to są... O! I żonie również odkroję z tej strony. Zobaczcie. Jaki piękny. A pokaż tamto. No to degustujemy. Niestety Małgosia włożyła masełko, nasze masełko do lodówki i twarde. Trochę jest twarde, słyszy się. Proszę. Jeszcze jest taki lekko ciepławy. No. A niestety swojskie masło nie może być w lodówce, bo ono jest, nawet jak nie jest w lodówce, jest w ciepłym miejscu, to ono jest i tak twarde. I co? Sam spróbuj. Jezu, ja muszę mieć dużo masła. Pyszna skórka chrupiąca i cieniutka. Dobrze. Pyszny. Jest świetny. Ten poprzedni. Pszenno-orkiszowy. Cudowny. Jeszcze mamy tam chyba ze dwie kroneczki. Nie, już nie ma. Ale też był wspaniały. No a ten? Tak, klasyczny po prostu chleb. Ale jest. Wyśmienity. I ta skórka chrupiąca. Cudowna. Przepis oczywiście w komentarzu. Świetnie. Fajnie by było, gdyby cały czas był taki chrupiący, ale on pewnie po jakimś czasie już nie będzie taki. No to jest dosyć duży chleb jak na nas dwojga. Ale damy radę, nie? Pieczcie własne chlebki. Oraz... A mąkę mamy jeszcze od... oczywiście od lokalnych rolników. Także miejmy nadzieję, że też jest jednak inna niż taka sklepowa. Tak. Znowu staniemy się fanami chleba. Już się stałem fanem chleba. Nie wpuszcza do kuchni mnie Krzyś, jak robi chleb.